Cześć, siemano, witajcie w kolejnym vlogu, no niestety już jeszcze uprawowym. Bo ostatni był uprawowy vlog, teraz też, tylko tym razem uprawiam sobie pod trawę. Mamy dzisiaj 29 marca. No i dzisiaj już prawdopodobnie posiejemy trawę tutaj na tym polu. W sumie to już tylko tutaj i nigdzie więcej trawy nie będziemy siali. Ale dzisiaj z racji tego, że siejemy owies na ziarno, to od razu posiejemy tutaj pod trawę owies i posiejemy od razu trawę. No zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że nie wymrozi go. No i na tym polu już Paweł wcześniej, chyba przedwczoraj, pobronował. To przesechło, a ja dzisiaj talerzówką trochę to powyrównuję, żeby można było posiać. No i wiadomo, jak to będzie równe, no to później całkiem inaczej będzie się kosiło tą trawę. Już sami żeśmy się do tego przekonali, że jak jest podłąkę dobrze uprawione, to później i z kosiarką szybciej można pojechać, no i z grabiarką, no i na koniec z samą prasą. Na tym polu była już trawa, jak oglądacie, no to tutaj był obornik dawany jesienią i to było zaorane pole, no i trawa po trawie. No siejemy tutaj trawę z racji tego, że no pastwisk też potrzebujemy trochę, a już ta trawa miała 5 lat. Co prawda była ona podsiewana, ale akurat się suchy rok trafił, no i to podsianie może trochę dało, ale nie za wiele. W 2016 roku była ta trawa podsiewana. No i z racji tego, że to już słabo rosło, no to stwierdziliśmy, że trzeba ją przesiać. Co roku jakiś kawałek przesiewamy traw z takiej racji, żeby no była jakaś systematyczność, a nie że na hura przykładowo 20 hektarów przesiejemy, a tak to co roku mamy i trochę GPS-u, no bo siejemy to z trawy z owsem, no to fajnie to się sprawdza. W tamtym roku w ogóle się fajnie ten GPS sprawdził, bo żeśmy go dość szybko kosili i zbierali na mokro, no to jak te baloty się otwiera, to jest super sprawa. Bydło mało drabin nie wyłamie, tak je tego GPS-a z owsa. I w tym roku pewnie też tak samo będziemy robić na mokro. No bele są trochę cięższe, no bo tutaj obok na polu był w tamtym roku GPS, no to jak Paweł zbierał baloty, no to ładował po 6 na przyczepę, bo jak więcej załadował, to się przyczepy po prostu w polu zapadały. A wiadomo, na świeżej trawie to też inaczej. Ale i teraz jak się do obory je wozi, to też właśnie widać, gdzie jest owiec, bo 80 jak podnosi belę, no to od razu to widać po ciągniku. No i co, jeżdżę sobie 10,5, tak mniej więcej, 10,8 nawet. 12 1700, 80 1800 obrotów. Oczywiście pumą. Obciążnik mam z przodu założony.
jest całkiem inna praca z obciążnikiem. No i ładnie się to wyrówna pole. Paweł już szykuje się do siewu, bo ja w sumie już od rana uprawiam. Wcześniej pojechałem po orce zrobić kultywatorem, bo tam będziemy na polu siali koniczynę czerwoną, też w czystym siewie. A tutaj będzie szła mieszanka trawna, życica, kostrzewa, tymotka, też trochę koniczyny. Ale ta mieszanka najbardziej nam się sprawdziła, bo siejemy już ją od kilku lat i to fajnie plonuje. Tutaj sobie przejadę. Dopóki mogę, to sobie poprzejeżdżam. Już następnym razem tak nie wyjdzie to kolorowo. Ale tu już akurat, bo tutaj od początku jeżdżę, to 3 razy akurat będę miał przejechane i wtedy będę mógł sobie zawracać. No i co więcej, no prace polowe przesuwają się bardzo powoli. Z tego względu, że no pogoda nie rozpieszcza tej wiosny. W tamtym tygodniu, jak mieliście vlog z uprawy pod pszenicę, w czwartek żeśmy uprawiali, a w sobotę żeśmy posiali, mieliśmy w piątek siać, ale poczekaliśmy jeden dzień i bardzo fajnie to wyszło, bo ta uprawa przeschła i no i fajnie się posiało. Ja w sobotę siałem wapno na drugim polu. Nie nagrywałem vloga z tego względu, że raz, że wapno było mokre, nie bardzo schodziło z rozsiewacza, a dwa, że co rusz się zakopywałem, to mnie tata mu wyciągał. I też wysiadanie ściennika to było takie mozolne i później już mi się nawet odechciało. Ale już wapno mamy porozsiewane. Wczoraj jeszcze kultywatorem uprawialiśmy pod bobik, no bo jeszcze jest pole wilgotne. Mieliśmy dzisiaj siać, ale nadają pogodę, także przeczekamy jeden dzień, to fajnie na pewno przeschnie i jutro będziemy siali bobik. Mam nadzieję, że uda się nagrać w końcu jakiś vlog z siewu z Espro. Może nawet dzisiaj się uda jeszcze coś nagrać, jak będziemy owieść czy trawę siali, żeby w końcu go pokazać, bo można powiedzieć, że to siewnik widmo, bo cały czas o nim mówię, a jeszcze go nie bardzo było widać na YouTubie. Na Facebooku był, a na YouTubie jeszcze go nie było. Chyba jeszcze raz będę musiał sobie przejechać, bo gdzieś jeszcze wilgotne, tutaj zawsze takie oczko na wiosnę było, gdzieś drena chyba wolniej odbiera, bo dosłownie kilka dni ta woda postoi i później schodzi. No tutaj mamy pszenicę. Na pszenicy jeszcze nie sialiśmy, nie, w sumie nie rozlewaliśmy RSM-u, bo mam iść RSM na drugą dawkę. Mieliśmy to robić w tym tygodniu, ale no, pogoda. W niedzielę było ładnie, a w poniedziałek
śnieg padał. No i też z rozsiewaczem jeszcze jakby wjechał, to by może przeleciał. A z opryskiwaczem, no to za ciągnikiem się ciągnie. No i dwa ważniejsze są trochę siewy. Ale myślę, że w przyszłym tygodniu już będzie rozlewany RSM po pszenicach. Może będzie z tego vlog, ale wątpię w to. Z tego względu, no, że Paweł rozlewa. Ja w tamtym roku rozlewałem, bo Paweł miał nogę chorą i nie mógł ciennikiem jeździć. No to ja rozlewałem po rzepakach, a już później po zbożach to on sam rozlewał. No w tym roku myślę, że lepszym rozwiązaniem RSM byłby na pierwszą dawkę, z tego względu, że było suszej po zimie, a później deszcze zaczęły dopadywać i no i zrobił się problem. A dwa, że na rzepak już w sumie mamy porozlewany ten RSM, ale już był ciut przyduży, bo po zimie te liście nie odmarzły i nie opadły. I no, mogliśmy zastosować RSM na pierwszą dawkę, ale człowiek uczy się na błędach i w przyszłym roku zobaczymy, jak to będzie. Może właśnie RSM wtedy pójdzie na pierwszą dawkę, jeżeli będzie roślina mniejsza i będzie suszej, a później rozlejemy seletrę, rozsypiemy. A tutaj mamy 4 hektary w tym kawałku. Trochę ponad 4, bo tam jeszcze tutaj za tym wąwozem kawałek będzie dosiane, bo tam bydło chodziło na jesieni i zbrejtowało tą łąkę, a tam też był paśnik. No i wiadomo, co się działo. Tam za laskiem, może będziecie widzieć, jest koparka, czyści tutaj rów u sąsiada, wykopuje karpy i czyści rów, bo tutaj zawsze był problem. Wycinali gałęzie i 2-3 lata i znowu była droga zasłonięta. A dzisiaj mamy w sumie piątek, bo nie wiem, czy o tym mówiłem. Także o, tutaj mamy oczko do pojenia krów, które i tak wysycha. Jest pogłębione koparką, ale gdzieś teraz woda stoi, a jak suche lato przychodzi, to ta woda wysycha. Jednego roku to żeśmy beczką dowozili, chyba z 5 czy 6 beczek żeśmy przywieźli i ta woda się utrzymywała jakiś czas i już krowy miały co pić. A, teraz właśnie mogę wam opowiedzieć o awarii w Pumie, bo jeszcze o tym nie mówiłem, a akurat dobrze się składa, że vlog jest z Pumy. Po ostatnim vlogu z uprawy z bronowania, wracając do domu, wyskoczył mi błąd skrzyni biegów i skrzynia się tak jakby przyblokowała trochę, bo nie wiem, weszła w tryb awaryjny może, była tylko 18, 19 już do góry nie było, dojechałem do domu, bo to już był wieczór, bałem się go gasić, bo to na drodze mi się stało, bałem się mi go gasić z tego względu, że mogłem go nie odpalić później, no i by był problem z holowaniem, ale dojechałem na spokojnie do domu. Zgasiłem czujnik, zresetowałem komputer, odpaliłem, no i dalej wyskakiwał ten błąd. No i przyjechał serwis, bo podejrzewaliśmy sami zresztą, że mógł czujnik polecieć. Serwis przyjechał i to samo podejrzewał, wymienili czujnik, dalej było to samo. Okazało się, że ten czujnik był dobry, ale drugi czujnik odkręcili.
i kawałek metalu się przyczepił. Jest jakiś opiłek czy coś podobnego. I po prostu czujnik był magnetyczny i zaślepiło go i nie szczytywał i dlatego wyskoczył błąd. No i ściągnęli te opiłki, włożyli, no i na razie ciągnik chodzi, ale oczywiście to jest zgłoszone, jakby coś się działo, to na pewno będzie coś robione. A tak to no, na ciągnik nie można narzekać, bo się spisuje Puma. Taka głupota, dosłownie czujnik. A i pewnie jeszcze niedługo będziemy, jak będziemy rozlewać RSM na pszenicę, to pewnie i będziemy rozlewać RSM od razu na trawy. Bo w tym roku musimy trochę intensywniej poużytkować nasze użytki zielone, z tego względu, że mamy ich niedużo, bydła jest sporo, nie zanosi się, żeby doszła jakaś uprawa zielona. Może jakaś ekologia dojdzie, ale na to nie ma co liczyć. Trzeba oprzeć się na swoich użytkach zielonych i będziemy je musieli trochę intensywniej poużytkować. W tamtym roku w sumie żeśmy posiali trawę, życicę w czystym siewie z myślą o tym, że będziemy ją kosić na nasiona i ewentualnie będziemy mieli na podsiewanie w własnym zakresie. No ale stwierdziliśmy, że użytków zielonych nam jest potrzeba więcej i nie będziemy jej kosić na nasiona, będziemy ją uprawiać na zielono, będziemy zbierać z niej siano kiszonkę. Zobaczymy zresztą, jak to będzie wychodziło w dalszej części sezonu. Pewnie będą jakieś vlogi. Może jakoś się bardziej w tym roku uaktywnię na użytki zielone i na robienie pasz, a nie tylko uprawa i pryskanie. Bo w sumie to jest moja dziedzina i może się w tej dziedzinie rozwinę trochę. No i dobra, co? W tym vlogu chyba to będzie na tyle. Bo już dość długi wyjdzie vlog. A może jeszcze dzisiaj drugi nagram z siewu. To tam coś się wtedy pojawi na YouTubie. No dobra, no to co? Pamiętajcie, żeby zajrzeć do Damiana. Link pewnie będzie w opisie, jak zwykle. Zostawcie coś po sobie pod filmem. Łapkę, komentarz. Subskrybujcie kanał. Wpadajcie na Facebooka. No i co? Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, do następnego, cześć!